Minęła 19. To jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości w święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego, wielkim świętem, świętem zwycięstwa polskiego oręża. Polski duch jest duchem polskiego żołnierza. 15 sierpnia musi być w centrum naszej polityki patriotycznej, polityki historycznej, bo to jest święto wszystkich Polaków, to jest święto Wojska Polskiego. Dzień wielkiego zwycięstwa, w jego rocznicę, jak co roku, od lat spotykamy się, by oddać hołd i szacunek naszym żołnierzom. Dziękuję prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu za tą jego wspaniałą inicjatywę 2007 roku, by w Polsce przywrócić zwyczaj defilady. To jest niesamowite i żeby dzieci widziały, co my mamy, jakie mamy czołgi, jakie mamy uzbrojenie. To się najbardziej podobało. Szczególnie te haubice i F-16 i F-35. Czołgi, broń i żołnierze. Chciałbyś kiedyś być żołnierzem? Tak. Fantastyczna, naprawdę. Sama po prostu chciałam i to raczej z patriotyzmu. Jest to jedna z najważniejszych wartości kraju. Kochamy naszą ojczyznę. 104 lata temu nowo odtworzone Wojsko Polskie zatrzymało barbarzyńską Armię Czerwoną. Na pamiątkę tamtych wydarzeń obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Dziś w Warszawie tysiące zgromadzonych w pobliżu Wisłostrady widzów mogły podziwiać najnowocześniejszy sprzęt, który ma na stanie albo będzie niebawem mieć Wojsko Polskie. Zobaczone było super nowoczesne myśliwce F-35, śmigłowce Apache, czołgi Abrams czy wyrzutnie rakiet HIMARS. Mamy się czym pochwalić dzięki zakupom dokonywanym w ostatnich latach. W defiladzie wzięło udział 2,5 tysiąca żołnierzy, a Wisłostradą przejechało 200 jednostek sprzętu wojskowego. Był to kulminacyjny moment centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Konrad Chmioła. Setki nowoczesnych maszyn wojskowych, samoloty, śmigłowce i piechota. Polska armia pręży muskuły i ostrzega potencjalnego agresora. 15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego, wielkim świętem, świętem zwycięstwa polskiego oręża, świętem zwycięstwa polskiego narodu, świętem zwycięstwa polskiego ducha, bo polski duch jest duchem polskiego żołnierza. Polska armia przechodzi prawdziwą rewolucję technologiczną. Rząd Zjednoczonej Prawicy dokonał wielu zakupów. Na defiladzie pojawiły się m.in. najnowsze czołgi Wojska Polskiego, K2 Black Panther, Leopardy 2PL i Abramsy. Zaprezentowano wyrzutnie rakietowe HIMARS, czy zaprojektowane w Polsce bojowe wozy opancerzone Borsuk i armatohaubice Krab. Transformacja przyspiesza. Nie zaczęła się dziś i nie skończy się jutro. To jest proces ciągły, który musi być kontynuowany. To jest miara naszej odpowiedzialności, wspólnotowej odpowiedzialności. Za chwilę z dumą przemaszeruje, przedefiluje przed nami wszystkimi jedna z głównych armii NATO, za którą stoi potężny budżet, na który składają się wszyscy obywatele. Setki tysięcy Polaków wyszło na ulice miast, by świętować niepodległość i cieszyć się z siły polskiej armii. Powiem szczerze, że jest rozmach. Najfajniejsze jest to, że ludzie mogą z tego skorzystać, że nie jest to pokazywane palcem przez linkę jakąś, tylko że można wejść, dotknąć, że zarówno młodzież, jak i dzieci mogą z tego skorzystać. Fajny sprzęt, żołnierze bardzo mili, więc polecam. Coroczne defilady w Święto Wojska Polskiego to zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta tradycja trwa od 2007 roku. Przychodzić z małymi dziećmi, żeby one po prostu nauczyły się i żeby miały dobry przykład z nas, bo my powinniśmy dbać właśnie i kultywować te nasze piękne polskie zwyczaje. A skąd od ciebie pomysł, żeby przyjść na defiladę? Tata cię namówił, rodzice, czy sam po prostu chciałeś? Ja sama po prostu chciałam i to raczej z patriotyzmu. Warto tutaj się, że tak powiem, pokazać, zobaczyć na żywo w całej okazałości sprzęt Wojska Polskiego i żołnierzy, którzy będą tutaj przed nami defilowali. Żołnierze są gotowi oddać nawet życie za swoją ojczyznę. Jeden z czołgów Abrams pierwszej warszawskiej brygady pancernej nazwano na cześć sierżanta Mateusza Sitka, który zginął na granicy z Białorusią, strzegąc naszego bezpieczeństwa. W defiladzie uczestniczyło 2,5 tysiąca żołnierzy, w tym prawie 100 z wojsk sojuszniczych, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Polska jest ważnym punktem na geopolitycznej mapie świata, a nasi żołnierze zdobywają doświadczenie w misjach za granicą. Byli chociażby w Iraku i Afganistanie, teraz są w Rumunii, już się szykują do misji w Libanie, także jak widzimy, sytuacja bezpieczeństwa na świecie jest skomplikowana, wszędzie gdzie są
jakieś newralgiczne sytuacje, tam można liczyć na naszą pomoc. W ubiegłym stuleciu pierwszym sprawdzianem dla odradzającej się polskiej armii po 123 latach zaborów była Bitwa Warszawska z 1920 roku. Odparcie wroga było kluczowe dla rozwinięcia potencjału. Dziś polska armia jest silna i niezłomna. Stanowi trzecią co do liczebności armię w NATO po USA i Turcji. Konrad Chmioła, Republika. Dokładnie 104 lata temu odbyła się Bitwa Warszawska, jedno z największych polskich zwycięstw w historii. Określana mianem cudu nad Wisłą i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Starcie przesądziło losy wojny polsko-bolszewickiej. Polacy w heroiczny sposób obronili dopiero co odzyskaną przecież niepodległość. W Radzyminie na cmentarzu poległych w 1920 jest Daniel Machnowski. Powiedz, jak przebiegały uroczystości rocznicowe na miejscu? Mieszkańcy Radzymina oddają hołd żołnierzom, którzy bronili tego miasta przed nawałą bolszewicką 104 lata temu. Między 13 a 16 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Radzyminem zginęło 3000 polskich żołnierzy, z czego 300 pochowanych jest w bezimiennej masowej mogile, która znajduje się za moimi plecami. To właśnie tutaj, jeszcze dzisiaj składane będą kwiaty, a także zapalane znicze przez mieszkańców, a także przedstawicieli lokalnych społeczności. A więcej na temat Bitwy Warszawskiej, jak ważna była to bitwa w historii nie tylko Polski, ale całego świata. O tym już teraz Paweł Błoch. W wyniku I wojny światowej po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Jednak moskiewski imperializm w bolszewickim wydaniu dał o sobie znać. Armia Czerwona szła na zachód z komunistycznymi sztandarami, przekonując, że niosą ze sobą wyzwolenie klasie robotniczej. Polski naród nie dał się zwieść moskiewskim kłamstwom i de facto z niczego stworzył wielką armię zrzeszającą przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Państwo, które przez ponad 100 lat nie istniało, potrafiło się w ciągu niespełna półtora roku zmobilizować, wystawiając milionową armię, co jest fenomenem w skali świata wręcz. Bolszewicy byli pewni zwycięstwa. Z Warszawy, do której zbliżała się Armia Czerwona, uciekli wszyscy zagraniczni dyplomaci, z wyjątkiem nuncjusza apostolskiego. Za obronę stolicy był odpowiedzialny Józef Piłsudski, który osobiście poprowadził kontruderzenie z Nadwieprza, decydujące o losie bitwy. Nieodzowna okazała się służba grupy polskich kryptologów, którzy najpierw złamali bolszewicki szyfr, a następnie zakłócili go przez nadawanie Pisma Świętego. Postać Jana Kowalewskiego, który swoim umysłem doprowadził do tego, że tak naprawdę znaliśmy zarówno liczebność przeciwnika, jak też kolejne plany. Mogliśmy odczytać chociażby rozkaz z 13 sierpnia, w którym była mowa właśnie o uderzeniu na Warszawę. Nie byłoby polskiej wiktorii, gdyby nie błędy bolszewików. To między innymi egoizm komisarza politycznego Józefa Stalina doprowadziły do moskiewskiej klęski. Późniejszy sowiecki dyktator chciał osobiście zdobyć Lwów, dlatego zlekceważył rozkazy i nie wsparł Michaiła Tuchaczewskiego pod Warszawą. Klęska zdeterminowała praktycznie rzecz biorąc stosunki polsko-rosyjskie, bez mała do dzisiaj. Bitwa Warszawska przeszła do historii również jako cud nad Wisłą. W kluczowym momencie walk bolszewickim wojskom ukazała się dwukrotnie Matka Boża pod Ossowem i Radzyminem, co wywołało przerażenie wśród najeźdźców. Wzięci do niewoli żołnierze bolszewiccy mówili o niezwykłej kobiecej postaci, pełnej potęgi i mocy. Wojska polskie tę bitwę zwyciężyły, jednak wojna trwała nadal. Doszło do kolejnego starcia nad Niemnem, które również wygrała Polska. Wojna oficjalnie zakończyła się 18 marca 1921 roku traktatem ryskim. Polska obroniła niepodległość. Zakończyło się to wszystko wielkim zwycięstwem. Zakończyło się to wszystko wpisaniem tamtego wydarzenia i bohaterstwa polskiego żołnierza do annałów historii europejskiej i światowej, zapisanej wśród jednych z najważniejszych bitew w dziejach świata. Czerwona zaraza złamała swoje zęby na polach przed Warszawą w 1920 roku. To święto jest obchodzone w całej Polsce. My szczególnie zapraszamy na naszą antenę na godzinę 20 na wyjątkowy koncert i widowisko upamiętniające polskich bohaterów wojny z bolszewikami. Paweł Błoch, Republika.
Kościół katolicki w najtrudniejszych dla Polaków czasach zawsze był tym, który wzmacniał naszą tożsamość narodową. Dlatego ci, którzy chcieli nam państwo odebrać, zdawali sobie sprawę z jego wpływu na Polaków i starali się go ograniczać bądź eliminować. Niestety dziś znów wraca walka z Kościołem. Usuwanie krzyży ze stołecznych urzędów, ograniczanie lekcji religii w szkołach i wprowadzanie do szkół ideologii gender to próba zerwania z chrześcijańskimi korzeniami i kształtowania umysłów, zwłaszcza naszych dzieci, na nowo, zgodnie z lewackim nurtem. Komu i czemu to ma służyć? Dlaczego tak ważne jest, aby nie wyrwać korzeni naszej cywilizacji? Adrian Borecki. Zaborcy naszej ojczyzny zawsze walczyli z korzeniami polskości, z jej tożsamością, z Kościołem. Ten krzyż tu jest, ale wszyscy znakomicie wiemy, że nie zawsze był. Bo kiedy w 1944 roku Sowieci niestety przyszli tu znowu, nie zawahali się ściąć tego krzyża i spalić go. Ten krzyż został potem przez was tutaj przywrócony. Kiedy tylko pojawiła się taka możliwość w 80 roku, wiosną, i trwa, i jest. Teraz znów jest walka z krzyżem i chrześcijańskimi wartościami. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. Takie wezwania nie pozostały bez odpowiedzi. Teraz ci politycy są u władzy i realizują antyreligijną politykę. W szkołach są próby ograniczenia kateches. W Warszawie, w urzędach podległych Rafałowi Trzaskowskiemu, likwiduje się krzyże. To jest walka fundamentalna, sięgająca samych pryncypiów, samych zasad podstawowych, ale walka wpisana w sposób bardzo konsekwentny właśnie w logikę komunizmu. Bo warto przypomnieć, że właśnie komunizm, podejmując walkę z Bogiem, komunizm wsparty ateistycznym materializmem, podjął walkę z Bogiem, ale podjął tym samym walkę z obiektywną prawdą, podjął też walkę z obiektywną naturą ludzką. Stąd promowanie ideologii gender. Podstawowe pojęcia, takie jak płeć, próbuje się zmieniać. W imię wolności i równouprawnienia wprowadza się utopijne zasady, które z prawdą i biologią nie mają wiele wspólnego. To nie jest takie proste, jak niektórzy chcą to przedstawić w tej wojnie kulturowej, że chromosomy XX lub XY to wyraźne rozróżnienie między mężczyznami i kobietami. To już nie jest naukowo prawdą. Nawet w sporcie ideologia wygrywa z prawdą. Zawodnicy, którzy nie przeszli testów płci, startują na igrzyskach w kategorii kobiet. Lenin miał jasny model totalitaryzmu, tak, żeby zawładnąć ludźmi. On wiedział najbardziej, jakie są potrzeby społeczeństwa, pragnienia, interesy. I to wiąże się z tym, żeby wyzbyć się jakichkolwiek wartości, demokracji, a po to tylko, żeby łatwiej sterować ludźmi na świecie. No i ten trend w Europie w tą stronę zmierza. Wyzbyć się płci, wiary. To można zobaczyć. Cały czas gdzieś tam swoje pałeczki cały czas wtykają ludzie, którzy chcą ten reżim wprowadzić. Żeby społeczeństwem było łatwo sterować myślenie człowieka, trzeba zacząć kształtować od najmłodszych lat. Drag queen w szkołach polskich, jest to możliwe? Drag queen w szkołach polskich? I moim zdaniem tak. Popiera pani ten pomysł? Tak. Od 1920 roku nic się nie zmieniło, wojna się nie skończyła. Bolszewizm leninowski chciał stworzyć nowe społeczeństwo, chciał rozbić więzy rodzinne, był z definicji antyklerykalny, chciał zniszczyć Kościół. To u nas właśnie toczy się w tej chwili potężna batalia o to, czy te wartości będziemy bronić. Bo bez tych wartości, które ukształtowały nasz kraj, nasz świat i całą cywilizację, nie przetrwamy. Adrian Borecki, Republika. Przypomnijmy raz jeszcze dzisiejsze obchody Święta Wojska Polskiego.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzona 15 sierpnia to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Na całym świecie wierni pielgrzymują do sanktuariów maryjnych. Szczególnie dzisiaj Jasną Górę, uważaną za duchową stolicę Polski, odwiedzają tysiące pielgrzymów, którzy pragną ofiarować trud pielgrzymowania i niesione modlitwy przed oblicze Czarnej Madonny. Łukasz Żmuda. Tysiące pątników modli się dziś na Jasnej Górze, zwłaszcza w sierpniu. Klasztor jest celem wielu pielgrzymek, ale 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest ich najwięcej. Każdy niesie swoją intencję. O zdrowie, długie życie w wolnym kraju. Zawsze tu powracam ze łzami w oczach. Kocham Matkę Boską Częstochowską. Jasna Góra jest bardzo ważnym miejscem tutaj dla nas wszystkich. Mszę świętą odpustową odprawiono na ołtarzu polowym na murach klasztoru Paulinów. Szczególną intencją była prośba o beatyfikację Stanisławy Leszczyńskiej, polskiej położnej i byłej więźniarki obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Siostra była obrończynią życia i dawała temu świadectwo także w okrutnych latach II wojny światowej. W warunkach obozowych odebrała około 3000 porodów. Co roku w pielgrzymkach bierze udział około 250 tysięcy pątników. Najbardziej tradycyjną formą jest piesze pokonywanie setek kilometrów. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin. W wyprawie wzięło udział 500 pątników. Ich podróż trwała 10 dni. Dziękujemy! Piękny czas, absolutnie wyjątkowy czas. Nie czujemy zmęczenia, chociaż bywało różnie. Pogoda była łaskawa, ale jak patrzę na pielgrzymów, ich radość, to jest wielka duma z osób, szczególnie z osób z niepełnosprawnością. Kluczową rolę odegrali wolontariusze. To oni pomagali w przygotowaniu trasy oraz posiłków. Bez nich nasza pielgrzymka by nie mogła być. Nie byłoby jej, więc to dla nich pewnie był bardzo trudny czas, kiedy w dzień i w nocy pomagali osobom z niepełnosprawnością. Jedną z uczestniczek pielgrzymki była nasza redakcyjna koleżanka Ilona Janoszewska. Widzicie ten piękny wschód słońca? I szczęśliwych, wypoczętych ludzi. Która w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonowała dla Państwa jej przebieg. W trakcie drogi krzyżowej usłyszałam takie zdanie. Jeśli niesiesz krzyż, to nie na niby. I mam takie wrażenie, że dzisiaj wszystko jest na serio. Pielgrzymka to nie tylko trud, wysiłek, ale także radość i miłość. Wiedzą o tym Lidia i Artur, którzy na Jasnej Górze obchodzą rocznicę ślubu. To jest nasza podziękowanie za te 27 lat. Święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ze względu na Pana Jezusa Matka Boża doznała wyjątkowej łaski. A więc tam, gdzie jest Syn, tam jest i Matka. Papież Franciszek porównał ewangeliczną podróż Maryi, której celem był dom krewnej Elżbiety, do życiowej podróży, którą pokonuje każdy z nas. Najświętsza Dziewica jest tą, która nas poprzedza w drodze. Ona przypomina nam wszystkim, że także nasze życie jest nieustanną wędrówką, której celem jest ostateczne zjednoczenie z Panem. Uroczystości święta na Jasnej Górze zakończą się apelem jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczyć w nim będą żołnierze Wojska Polskiego. Łukasz Żmuda, Republika. W sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego panuje cisza. Temat tak ważny dla Polski i Polaków inwestycji jest wykreślany z debaty publicznej nawet na komisji sejmowej. Po tym jak Donald Tusk pod presją opinii publicznej ogłosił jednak budowę CPK, w sprawie budowy nie dzieje się dokładnie nic. Choć trzeba tu dodać, że propozycja premiera to CPK w wersji mocno light, albo jak mówią niektórzy eksperci wprost, CPK bez CPK. Marcin Bakalarski. Od kiedy do władzy doszła koalicja Donalda Tuska, to temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jest rozmywany. Zauważyła to nawet posłanka Lewicy Paulina Matysiak, która została zawieszona w klubie Lewicy za współpracę z posłem Marcinem Horałą na rzecz CPK. Sejmowa Komisja Infrastruktury, debata o CPK odwołana. Na życzenie ministra Laska. Campus Polska, debata o CPK z moim i ministra Laska udziałem odwołana. Na czyje życzenie? Nie wiem. Przypadek? Nie sądzę. To nieprzypadkowe działanie, ale i nie przypadkiem funkcję pełnomocnika do spraw CPK dzierży Maciej Lasek, który był szefem Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych w czasie, gdy zajmowała się ona tragedią w Smoleńsku. Typowanie takiej osoby na takie stanowisko tak zwanej sprawdzone już przez Donalda Tuska, że w sytuacjach tak właśnie tej Komisji Smoleńskiej
że zrobi wszystko, co mu się każe. Jedyne działania, jakie są podejmowane w sprawie CPK, to zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednak niechęć Donalda Tuska do tak ważnej inwestycji dla Polski upatrywana jest gdzie indziej. Brakuje mu środków budżetowych. To widać już wyraźnie, że ten budżet się nie dopina na różne sposoby. A druga to jest kwestia taka, że jest to wbrew interesom niemieckim, więc on nie jest w stanie i nie chce uderzać w interesy niemieckie, mając pewnie nadzieję ostatecznie dalszej kariery kiedyś na salonach europejskich. Donald Tusk to polityk utożsamiający się bardziej z Europą niż z Polską. Pamiętamy jego pierwsze niechętne wypowiedzi dotyczące CPK. Tutaj wszyscy mamy takie samo poczucie, że CPK to jest polityczny pomysł i w wielu wymiarach chory pomysł. Z badań opinii publicznej wynika, że budowy CPK chce ponad 60% Polaków. W odpowiedzi na to Tusk ogłosił własną wersję CPK, twierdząc, że zmienia i czyści z pisowskich nieprawidłowości projekt. Wygląda jednak na to, że premier po cichu wycofuje się z budowy lotniska w Baranowie i celowo nie podejmuje żadnych decyzji, które przesądziłyby o powstaniu CPK. Jeżeli za ścianą wschodnią, za naszą granicą wschodnią toczy się wojna, w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego, nie daj Boże, który miałby dotknąć Polskę, takie miejsce jest potrzebne z perspektywy wojsk natowskich, wojsk naszych sojuszniczych. Niestety Donald Tusk jest krótkowzroczny w tym zakresie. Zresztą negatywne nastawienie do megalotniska od lat mają też partyjni koledzy Tuska. Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie. Niestety, ale z takim podejściem stracimy szansę, jaką jest budowa centralnego portu komunikacyjnego, który obsługiwałby 34 miliony pasażerów rocznie i zaprojektowany byłby tak, aby w perspektywie długoterminowej mógł być modernizowany i dostosowywany zgodnie z potrzebami rynku. Marcin Bakalarski, Republika. 4 ataki jednej nocy w 3 obwodach to była brawurowa akcja ukraińskich wojsk. Ostrzelali dronami strategiczne dla Rosjan obiekty. To największy sukces od czasu wkroczenia na teren wroga. Dobrych wiadomości z linii frontu jest więcej. Marcin Szewczak. Lotniska w ogniu, Rosjanie w panice. Na wojska Putina padł blady strach, gdy Ukraińcy tej nocy zaatakowali 4 wojskowe obiekty na terenie wroga. Celem były ukrywane na lotniskach składy amunicji i zapasy paliwa. Nasze drony wykonały znakomitą robotę, ale niestety nie wszystko osiągniemy w ten sposób. By kontynuować ofensywę w Rosji, potrzebujemy więcej broni. Im więcej będziemy jej mieli, tym mniej będzie mógł zdziałać Putin. To największa akcja Ukraińców, od kiedy przekroczyli rosyjską granicę. Ruszyli dronami na 4 lotniska w 3 obwodach, kurskim, niżno-nowogrodzkim i woronieckim. Tam zaatakowali po raz pierwszy. Cele oddalone były od siebie o kilkaset kilometrów. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej obce wojska wkroczyły na terytorium Rosji. Oni właściwie nie stawiają oporu, są zaskoczeni, zdezorientowani. Rosja zaczęła tę wojnę najeżdżając Ukrainę, a teraz Ukraina będzie chciała ją zakończyć na terenie Rosji. Ataki Ukraińców wywołały popłoch wśród Rosjan. Ściągają posiłki, wycofując swoje wojska z obwodów Donieckiego, Ługańskiego i z innych miejsc na południu Ukrainy. Ukraińcom jednak idzie tak dobrze, że otworzyli nawet dowództwo wojskowe w obwodzie kurskim. Kontynuujemy naszą operację na terytorium wroga. Tylko dziś przesunęliśmy się do przodu o około 2 km. Eliminujemy wrogów na terenie miasta Sudża. A to nie koniec dobrych wiadomości. W obwodzie kurskim bez walki poddała się cała kompania Rosjan. Ponad 100 żołnierzy wywiesiło białą flagę i przeszło w ręce Ukraińców. Marcin Szewczak, Republika. Gospodarka głupcze pod tym hasłem w 1992 wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał Bill Clinton. W tym roku na gospodarkę stawia republikanin Donald Trump. Czy mu się uda? U demokratów i Kamali Harris po chwilowej euforii spowodowanej wycofaniem Joe Bidena zaczynają pojawiać się problemy. O szczegółach kampanii Maksymilian Maszenda. Im bliżej wyborów, tym walka o każdy głos staje się coraz bardziej wyrównana i zacięta. Za 83 dni mamy zamiar pokonać Kamalę Harris. Odzyskamy Biały Dom i odzyskamy nasz kraj. Odzyskamy go z powrotem. Donald Trump w kampanii coraz mocniej podkreśla kwestie gospodarcze. Podobnie kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance. W Stanach Zjednoczonych w związku z kiepskimi danymi dotyczącymi m.in. wzrostu bezrobocia rośnie obawa o kryzys. Nie musisz sobie wyobrażać, jak wyglądałaby prezydentura Harris. Teraz żyjesz w nędzy, a prawdopodobnie byłoby jeszcze gorzej. Płacicie cenę za ich działania, jakiej nikt nie zapłacił.
a my jako kraj jesteśmy lekceważeni na całym świecie. Sondaże przedwyborcze w USA w ostatnich dniach pokazują dwie rzeczy. Z jednej strony wzrost poparcia dla demokratów i duetu Harris-Waltz po wycofaniu z wyścigu Joe Bidena. Z drugiej jednak to republikanie i duet Trump-Vance mają zdecydowaną przewagę w sondażach, jeśli chodzi o kwestie imigracji czy właśnie ekonomii. A więc kluczowych kwestiach, które mogą zdecydować o zwycięstwie. J.D. Vance przypomniał o odpowiedzialności Harris za ostatnie lata rządów demokratów. Nie chodzi nawet o to, że Harris sprzedała nasze miejsca pracy temu, kto zaoferował najniższą cenę za granicą i zrujnowała wypłaty bezprecedensową inflacją. Ona zrobiła coś jeszcze gorszego, zalewając ten kraj milionami tanich, nielegalnych, obcych pracowników, kradnących ci pracę i obniżających ci pensje. A demokraci mają też nowy problem z kandydatem na wiceprezydenta, Timem Waltzem. To on na policyjnym zdjęciu sprzed 30 lat, zatrzymany za jazdę 150 km na godzinę pod wpływem alkoholu, był wtedy nauczycielem. Co więcej, wiele lat później, gdy kandydował do kongresu, jego sztab kłamał na temat szczegółów zatrzymania. Tim Waltz dołączył do wyborczego wyścigu zaledwie kilka dni temu. Tutaj nic nie jest rozstrzygnięte, bo jesteśmy na bardzo wczesnym etapie tej batalii. Porównując do boksu, jesteśmy dopiero w trzeciej czy czwartej rundzie. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. Wcześniej, bo już 10 września dojdzie do debaty Trump-Harris, która może mieć kluczowe znaczenie dla losów kampanii. Maksymilian Maszenda, Republika. Kanczel filipiński, czyli myszo-jeleń, to zwierzę bardzo zwinne i płochliwe, dlatego trudno jest w spokoju zachwycić się jego obserwacją. Nawet na wybiegu w ogrodzie zoologicznym też jest to trudne. We wrocławskim zoo udało się je sfilmować. Wyjątkowości temu wydarzeniu dodaje fakt, że w hodowli zachowawczej na całym świecie żyje jedynie 10 osobników i połowa tej populacji zamieszkuje właśnie wrocławskie zoo. Kanczele filipińskie są zagrożone wyginięciem, a ta hodowla zachowawcza w zoo może okazać się jedyną szansą na przetrwanie gatunku. A za chwil kilka zapraszam na rozmowę z naszymi gośćmi. Dziś publicyści Rafał Ziemkiewicz i Sławomir Jastrzębowski.